to na pewno szybszy niż się, gdyż jak się ta sprawa zaczynała w roku 1969 roku. Wtedy ten wstępny okres, kiedy się zaczęła merytoryczna sprawa, trwał od marca do września, a tutaj trwa od czerwca do października, więc jest na pewno krócej. Natomiast jest sprawa naszego korzystania z akt. I to na równych warunkach z prokuraturą. One nie są zupełnie równe, ponieważ my nie wiemy, co jest w aktach IPN. Będziemy musieli prawdopodobnie chyba wystąpić o możliwe zrobienia kwerendy w tamtych aktach. Bo przecież tam są sprawy przeciwko mnie, gdzie mogą być ważne dlatego postępowania materiały, ale ja o tym nie wiem. Myśmy cały czas nie mieli do tego dostępu. I teraz tutaj pretekst, że trzeba zrobić kopię, sąd z tego wybrnął zręcznie. Sąd zręcznie wybrnął, prawda, przyjął takie optymalne rozwiązanie, ale wniosek prokuratury był inny, żeby te akta, które wyszły z IPN-u, z jednego wydziału, do drugiego wydziału IPN-u przesłać na nowo, na jakiś tam okres czasu, jakby zamykając możliwość dostępu. Dla nas te akta są ważne pod jednym względem. Chcemy sprawdzić, czy one są w całości. Już w poprzednich postępowaniach było, że w toku rozprawy wśród tych teczkach, do tych teczek nagle pojawia, przynajmniej jeden znam taki przypadek, pojawia się jeszcze jeden dodatkowy papierek, którego przedtem nie było. Więc tutaj praca nasza, moja i obrońców nad tymi aktami jest pracą istotną, bo musimy poza wszystkim sprawdzić, czy te akta są rzeczywiście kompletne. A jeżeli nie są kompletne, będziemy oczywiście wnioskowali. I teraz całe wyłączanie akt sądu, no to jest oczywiście przedłużanie postępowania. Naiwne przedłużanie postępowania, ale to jest jedyne zagrożenie, które w tym procesie widzę, że ten proces będzie przez oskarżenie po prostu przedłużany. Dlaczego będzie przedłużany? Nie wiem, ale mogę się domyśleć dlaczego. No, nikt nie lubi przegrywać sprawy. Nikt nie lubi przegrywać sprawy, w której tyle wysiłku włożył przez ostatnie 21 lat. Tej sprawy przecież by w ogóle nie było, gdyby po decyzji Sejmu o podaniu informacji o tajnych współpracownikach w życiu publicznym, w organach państwa w 1991 roku, w 1992 roku. Otóż gdyby wówczas ówczesny minister spraw wewnętrznych, pan Antoni Macierewicz, zobowiązał się dostarczyć te materiały w jakimś terminie i ten termin sam ustalił. Otóż gdyby on w tym terminie, który sam ustalił, uznał za wystarczająco, żeby te materiały sprawdzić, zrobił tylko jedną prostą rzecz, a mianowicie oddał do swojego ministerialnego wydziału kryminalistycznego, badań kryminalistycznych, już nie pamiętam, jak on się wtedy nazywał ten wydział, żeby sprawdzili autentyczność znajdującego się tam mojego podpisu, to by tej sprawy w ogóle nie było, ponieważ autentyczność tego podpisu została sprawdzona później na polecenie sądu, podpis jest fałszywy. Otóż gdyby przed 4 czerwca 92 pan Macierewicz miał dowód, że podpis jest fałszywy, nie mógłby mnie umieścić na tym liście. No i tutaj zwykłe, to jest sprawa, którą się może, jak będę miał czas i ochotę, którą się może później po zakończeniu całego postępowania lustracyjnego zajmę, ale gdyby pan Maciej Macierewicz wykonywał należycie swoje obowiązki i sprawdził, to moja sprawa to nie był nie jeden przypadek,
niesprawdzony. Tam nawet była pomyłka co do osoby. Człowiek o tym samym nazwisku, ale o innym imieniu został umieszczony na tej liście, prawda? Takich pomyłek było więcej. Gdyby to było zrobione rzetelnie i uczciwie, to tej sprawy, a także innej by po prostu nie było. I to wszystko, co miałem do powiedzenia. Życzymy panu powodzenia i wytrwałości. Dziękuję. Dziękuję. Wytrwałości nie zabraknie. Mam to wiemy. Powodzenia. Zdrowia. To wiemy. Zdrowia. Dziękuję bardzo.